Haha, nie mam brody. Dobry wieczór, albo dzień dobry. Mam sarmackiego wąsa i... Dzisiaj znowu powracamy z naszym blogiem muzycznym. I propozycją od Dominika jest... Utwór Julii Marcel. Nie znam. Pod tytułem... Utwór Julii Marcel pod tytułem... No jaki to był tytuł? Już nawet nie pamiętam, moment. Julii Marcel pod tytułem Tarantino. Generalnie Julia Marcel robiła bardzo dobrą muzykę, kiedy śpiewała po angielsku. Teraz w głowie mam utwór pani Julii Marcel Karuzel. Właśnie tak brzmi dla mnie Julia Marcel. Teraz Julia całości przerzuciła się na język polski. Dziwna jest ta piosenka, taka sztuczna, ale to właśnie dobrze, bo cały ten utwór dotyczy show biznesu, który jest strasznie miałki, jak każdy wie. Sens piosenki rozumiem, przyjemnie się tego słucha. Muzycznie jest bardzo okej. Natomiast co mi przeszkadza, to biały wiersz. Brak rymów. W tych pierwszych zwrotkach. Tam jak się zaczynają pojawiać właśnie rymy, to dużo fajniej to brzmi. Gdyby to cały czas było jakby trzymane od początku konsekwentnie, to bym zrozumiał. Przy rymach nabiera takiego fajnego smaczku, takie moje spostrzeżenie. Ale jest okej. Ogólnie spoko. Dla mnie Tarantino jest idealnym jakby podsumowaniem całej tej płyty. Ja powiem tak, przede wszystkim co mi się podoba w tej płycie, to to, że są na niej naprawdę świetne melodie, zupełnie inne niż na poprzedniej płycie. Są takie delikatne, bardziej indie popowe i to się ceni. Jednakże ma parę fragmentów, które po prostu nie idą jej, ale to jest chyba największy problem przez jej teksty, które są największą bolączką tej płyty. To jest taki pseudoambitna poezja śpiewana, tak bym to nazwał. Są tu jakieś teksty o kapitalizmie, są tu jakieś teksty o Jezusie, są tu różne takie dziwne zagrywki. Tekst mi się do końca nie podoba też. Jednak zwraca uwagę, słowa są tam dosyć istotne i jak wiesz, jak tego słuchasz, to ciężko nad tym przejść do porządku dziennego, to jest to plus tej piosenki. Mi to nie siedzi, ale z drugiej strony pamiętajcie, muzyka jest dobra i fajnie tej piosenki śpiewa według mnie Julia Marcel. Ona ma dobry głos. Ma taki ciekawy sposób tego śpiewania. Fajnie śpiewa, trzeba przyznać. Znaczy fajny przekaz teledysku. Też jest okej. Sztuczny i napompowany, taki plastikowy. Nie są to może moje klimaty, ale ktoś pomyślał sporo nad tym. Nawiązanie do fabryki supertalentów dzieci, że będą, nie wiem, kole na czas piły, żelkowe misie jadły, coś w ten deseń. Teledysk fajny. Nie jest źle. Utwór nie do końca. Utwór specyficzny, ale Julia daje to sama, tak samo piękna i tak samo dobrze śpiewająca. Bardzo lubię, ale w wykonaniu po angielsku. Bardzo mi się pani Julia podoba. Wizualnie też, muzycznie jeszcze bardziej. Moim zdaniem jest taką esencją kobiecości muzycznej. Generalnie robi swoje cały czas, tylko troszkę inaczej w innym wydaniu niż dotychczas. Szczerze mówiąc, wolę jej poprzednie dokonania. Ale panią Julię Marcel bardzo lubię i szanuję. Pewnie nie będzie to jakimś wielkim hitem. Życzę, żeby był oczywiście. Natomiast są realia, jakie są. Pozdrawiam panią Julię. Także sorry Julia, no ale tak wyszło. To jest moje ciało. Dziękuję. Proszę bardzo. Wiele podobnych, ale to jest moje. Muszę opanować je, tak jak i muszę opanować życie moje. Będę utrzymywać moje ciało w czystości i gotowości, tak jak i ja jestem czysta i gotowa. Przed Bogiem przysięgam to kredo. Lustereczko, powiedz przecie, dlaczego nic nie mówisz? Już stoję. Wejdźcie w ten link, nie, w ten link, tutaj.